inicjatywę blisko 40-dniowej modlitwy za Ukrainę w sprawie tego prawdziwy pokój dla Ukrainy. I w tej modlitwie Ukraina przystała, bo dzisiaj modli się do Polski. Najpierw przeprosił Pana Jezusa.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy Jezus miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go pośród krewnych i nieznajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. A wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuż nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemużcie mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. Oto słowo Pańskie. Jesteśmy ludźmi, którzy razem z Józefem,
ochrony, co do jakości niebieskiej wspólnoty. Jakość jest wydana słowem dom. Dom to znaczy rodzina. Dom to nie jest banda. Dom to nie jest partia polityczna. Dom to nie jest jakieś zrzeszenie czy ugrupowanie ludzi. Dom to jest wspólnota sióstr i braci. Ludzi, którzy widzą w sobie krew. Ta obietnica jest wpisana w imię świętego Józefa. To imię hebrajskie Józefem znaczy tyle, co niech Bóg przymnoży. Oby Bóg dorzucił, oby Bóg przymnożył. Czego? Kogo? Dzieci. Dosłownie znaczy na siebie. I jak święty Hieronim tłumaczy,
To nie znaczy, że nic od nas nie zależy. Tak nie potrafimy skrzeszać, nie potrafimy stawać, ale są rzeczy, które potrafimy i których Pan od nas oczekuje. Chciałbym nam na dwie zwrócić uwagę. Pierwsza jest wypyta w słowie, które słyszę dawno. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz po prostu, wtedy wzbudzę do Tobie potomka Twojego. Wtedy, kiedy się wypełnią Twoje dni, jak chciał powiedzieć Natan Dawidowi, że musi umrzeć, żeby się obietnicę spełniła. To nie chodzi o określenie chronologiczne. Chodzi o coś poważniejszego, Dawid potrzebuje umrzeć, jeśli ma obrodzić potomstwo. Tym bardziej dobrze wiemy, to jest taki moment, kiedy Dawid chce stawiać Bogu świątynię w Jerozolimie. A Bóg mówi, nie postawcie. Dlaczego? Znam odpowiedź, jaką zapisała Biblia. Za dużo przelało się w sobie. Jest też ważny motyw takiej winy, która jest w Dawidzie przy całej jego wielkości, przy całej jego świętości, przy całej naszej świadomości, to jest też wyjątkowy. Ale on ma też w sobie winę, z którą musi być skonfrontowany, jeśli ma odrodzić potomstwo. Musi być skonfrontowane i to, co jest złe, i to, co tu jest winą, to, co tu jest grzechem, musi być. To jest zasada, która nas też dotyka. To jest dyscyplina, która nas też dotyka. Wchodzi w obietnicę wielkiego potomstwa, by bramą tej obietnicy jest też zmierzenie się z własnym złem, z własnym grzechem, z własną winą. To jest pierwsze, czego jesteśmy wyzwani. Jest drugie, o czym mówi Ewangelia. To jest wezwanie do tego, byśmy szukali Jezusa. Jest przejmujące wydarzenie, że Jezus został zgubiony. W samym środku religijnego obchodu przecież przyszli na święto Paschy. Nie ma ważniejszego święta dla Izraela. Przeżywali tę wielką uroczystość, którą jest opisane wszystko, katecheza, kult, liturgia, tradycja, pobożność. To jest też nasza sytuacja. Wszystko to mamy. Mamy katechezę, mamy liturgię, mamy tradycję, mamy świątynię. Mamy struktury, mamy parafię, administrację, wszystko mamy. Można w tym wszystkim zgubić Jezusa.
Boże, nam nie jest potrzebna.
Co rozumiemy z ewangelizacji przypomnieniem? Co rozumiemy z ekonomizmem, jak to mamy doświadczenie ekonomizmu na co dzień? Bardzo ważne pytanie, które to nie jest naszej kryzysy w Kościele. Kto ma prawo nas rozumieć? A kto sobie do tego nie ma prawa nas rozumieć, kiedy nas słucha? Co w naszym duszu na serce działa, a co nie działa, a co działa wbrew. I czy jeśli nie działa, to to jest tylko kwestia tego, że nie umiemy? Czy to jest także kwestia tego, czy mówię przed chwilą, co nazywamy duszą grzechem? Żeby się zmieniło, to potrzebujemy, żeby nie było tylko także na duchu. A może potrzebujemy na wrócenie? Pytanie. Jezus nas słyszy, zadając nam pytanie. Teraz te pytania, te i wszystkie inne, które słyszymy od Niego ostatecznie, te pytania tak staną się całym obszarem naszym poszukiwaniem w tych synodach parafialnych, synodach parafialnych. Niech się nie kończy, wszystko się zaczyna. Ale to, co naprawdę się zaczyna, właśnie to, że szukamy Jezusa, słuchamy Jego pytań i nie boimy się takich odpowiedzi, które będą wymagać od nas umierania. To jest to, co możemy zrobić, żeby się na nas wypełniła jedna obietnica. Amen.
Modlę się za współpracę, ale z oddaniem współzarządzanie to prawie możemy, a ich działalność była należycie szanowana. Dziękuję się. Modlę się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych obronie pokoju, a zwłaszcza za zmarłego w imieniu roku i się za biskupa Adama Lechnego, aby w okrucie wzięcie pielgrzymki osiągnęli wieczną szczęśliwość. Dziękuję się. Módlmy się za wszystkich tworzących wspólnotę archidiecezji łódzkiej, której patronuje święty Józef, abyśmy swym postępowaniem ogłaszali obecność Boga na ziemi. Ciebie prosimy. Włączając się w ogólnopolską inicjatywę modlitewną w łańcuch eucharystyczny Rady Konferencji Episkopatów Europy, módlmy się za nami doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków, aby miłosierny Bóg powstrzymał przemoc, gwałt i zniszczenie oraz aby zapanował sprawiedliwy pokój. Ciebie prosimy. Thank you.
Dopuść mi do dokonania Twojej światłości. Właściwie się z nim uśmiecha mi wszystkich.
wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wielu budowali się w Tobie, abyśmy z nimi chwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Pani Maria Sługowa, Pani Kalina Bogorożowa, Pan Edward Wysokowski, Pani Anna Bogorożowa i Pani Janina Bogorożowa. Wyczytam teraz nazwiska osób, które przyłożą srebrne krzyże w diecezji łódzkiej. Proszę także te osoby rodziny, ustawiały się przy swoim pomówieniu, poczytają słowo i rewiarię przyjaźni. Najpierw wyczytałem 20 osób, a następnie było podnosić do odpowiedzi. Srebrne krzyże w diecezji łódzkiej otrzymują z parafii pod wezwaniem św. Apostoła Piotra i Pawła w Łodzi. Pani Sofia Tołocz, Państwo Monika i Grzegorz Winnicy, Państwo Katarzyna i Andrzej Wojtajkowy. Z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Żydowie, Pani Elżbieta Fika. Z parafii pod wezwaniem świętego Jakuba biskupa Piotrowej Trybunalskiej, Pan Andrzej. Pani Borodaro,
Pan i rozpocznę.
Chciałbym wymienić wszystkich uczestników synodu. Podziękować Stefanowi Kościołowi za to, że po tych 5 lat nie tylko słowem, ale przede wszystkim postawą wiedziałem, uczył nas ze solidarności. Ja zastanawiam się od samego początku za fakt, aby ten synod obradował, otworzył o nauczanie świętego Jana Pawła II i papieża Franciszka. Uczestniczą w arcybiskupie we wszystkich sesjach synodalnych. Bardzo często nasze synodalnie było związane z Eucharystią, ale i modlitwą na początku obrad. Ksiądz arcybiskup bardzo uważnie wsłuchiwał się w to wszystko, co Duch Święty ma do powiedzenia Kościołowi ludzkiemu przez osoby zaangażowane w synod. Siedziałem obok za arcybiskupem w czasie obrady, jak sprzętnie zapisuje rozmaite głosy, które wypowiadali uczestnicy synodu. Ksiądz arcybiskup stworzył taką atmosferę do swobody wypowiedzi, że nikt nie czuł się skrępowany, mógł wypowiadać swoją myśl, swoją opinię, swoje zdanie nieraz krytyczne. I teraz arcybiskup zaprasza starego Kościoła do tego, abyśmy pochylali się nad dokumentami synodalnymi, rozeznali je w kontaktach prawnych, jak synod poradza się do przyjścia. Skończymy się od razu. Ani zakończyła się wraz z prezydencją słupa. Jeśli chodzi o synod, bo to jest wraz z słupa to ważne zadanie wypracowania ostatecznych dokumentów. Oczywiście będzie wspomagany przez zespół osób, które jest arcybiskupowi, będą doradzały, jak powinien ostatecznie dokument synodalny wyglądać. I teraz, tak co bardzo serdecznie podziękuję za tę myśl, która trafiła się w naszym oddziale, że to jest w sumie podium, żeby odmyśl każdej instytucji prawnej synod. Synod tylko patrzy, przejrzy się, jakie są priorytety tego wspólnoty, aby to tam znowu nie tylko do szpasy leżały, ale także i ludzi świeckich, którzy będą chętni na pewno ze swoimi pasterzami współpracować dla dzisiejszego synodu, ale w parafiach. W swoim słowie dzisiaj właśnie jestem powiedziany, że przed nami wielka nadzieja, że arcybiskup z etapem paragrafu synodu może mieć nadzieję o wodzie, oczywiście wypełni dzięki współpracy całego świętego Jana Pawła II naszej radzinnej sesji. I serdecznie dziękuję za się obfitość darów dla naszych archidiecezji. Mam na myśli wszystkich, którzy się w arcybiskupie oznaczył złotym i srebrnym zasługi.